Znajdujemy się w północnej części wyspy Rab w Zatoce pod Silo, gdzie od 5 lat prowadzone są badania archeologiczne w ramach projektu Archeologiczna topografia wyspy Rab. Jest to projekt, który realizowany jest ze współpracy między Instytutem Archeologii UKSW oraz Instytutem Archeologii w Zagrzebiu. Mam przyjemność kierować tym projektem wraz z dr Anną Konestrą właśnie z Instytutu Archeologii w Zagrzebiu. Wszystko zaczęło się od przeprowadzenia w 2016 roku badań geofizycznych oraz surveyu archeologicznego, który wykazał, że w zatoce znajdują się relikty, liczne relikty osadnictwa z czasów, z okresu rzymskiego. To skłoniło nas do rozpoczęcia badań archeologicznych na wyznaczonych terenach, gdzie dzięki badaniom georadarowym udało nam się zlokalizować głównie relikty architektury. Do chwili obecnej, tak jak wspomniałem, znaleźliśmy liczne relikty architektury kamiennej, datowane zarówno na okres wczesnorzymski, jak i również mamy tutaj poświadczoną aktywność z okresu późnorzymskiego. To, co jest najciekawsze, to jest to, że po obydwu stronach tej dolinki, która z tyłu za mną jest widoczna, odnaleźliśmy pozostałości budynków o różnym przeznaczeniu. Przede wszystkim najciekawszy jest budynek, który eksplorowaliśmy przez ostatnie 2 lata, prawdopodobnie magazyn lub budynek o przeznaczeniu gospodarczym, który wydawał się nam zupełnie czymś wyjątkowym z tego względu, że wokół nie znaleźliśmy również innych reliktów architektury. Wydawał nam się zupełnie stojący na uboczu, bez koneksji z innymi strukturami. Okazało się, że jest to całkowicie błędne założenie, bo w tym roku badania geofizyczne wykazały, że w około 45 metrów dalej w kierunku zachodnim znajduje się kolejny rozległy budynek. Prawdopodobnie są to relikty budynku termalnego, term. Aczkolwiek ta teza musi zostać jeszcze zweryfikowana w przyszłym roku w trakcie kolejnych sezonów wykopaliskowych. Although we are just starting excavations in this area, it is already clear that the building had possibly 2 phases and maybe a third phase of use when it was already almost in ruins. We can see that very well because we have floors that are cut by a further use as a hearth, and we can see that also in some instances of the architecture. For now, we don't know how to date the first phase, but architecture suggests 1st or 2nd century AD. We can nevertheless date the last phases of use, and it is suggested that it might be 6th century, maybe even 7th. There is a very strong occupation of the area in the 5th century. We have a lot of coins and a lot of other material that can be dated to that period. What is most interesting is that at the other side that we excavated in the earlier years, we have almost the same chronological situation, meaning that the whole complex and the whole settlement in the bay was used almost in the same periods of time. Plany, które uzyskaliśmy, jednoznacznie wskazują, że jest to rozległa willa. Willa, tak zwana Villa Rustica, z wewnętrznym dziedzińcem, tak zwanym atrium, które okalają budynki o różnym przeznaczeniu, zarówno gospodarczym, jak i również rezydencjonalnym. W tym roku nasza kampania skupiła się na tym, żeby rozpoznać strukturę tego budynku. Także tutaj widzicie Państwo zaledwie fragment tej bardzo dużej budowli. Natomiast pozostałe elementy znamy oczywiście z badań geofizycznych. W związku z tym nie ma potrzeby przeprowadzania szeroko płaszczyznowych badań, tylko skupiamy się w tych najbardziej ciekawych punktach, które pozwalają nam zrozumieć fazy przebudowy, fazy funkcjonowania i wreszcie
dzięki znaleziskom określimy chronologię tej niezwykle interesującej struktury. Niezwykle interesującej, ponieważ tak jak tutaj dr Anna Konestra wspomniała, mamy tutaj fazę późnoantyczną, co jest niezwykle rzadkim znaleziskiem i takich stanowisk, gdzie faza późnoantyczna jest bardzo dobrze przebadana, jest bardzo niewiele. Także te badania przyniosą bardzo istotne ustalenia dotyczące historii całego regionu w okresie późnego antyku. Budynek posiadał wewnętrzny dziedziniec, który ozdobiony był kolumnami. Interesujące jest to, że kolumny, dwie bazy kolumn znaleźliśmy kilka lat temu po drugiej stronie tej doliny. Wówczas zastanawialiśmy się w skład, której struktury one mogły wchodzić. Było to dla nas zupełnie niezrozumiałe. Dzisiaj już wiemy, że pochodzą one z tego właśnie kompleksu. W późnym okresie późnorzymskim, w trakcie tutaj ostatniej fazy funkcjonowania tego rozległego kompleksu, dochodziło do licznych przebudowań, w rekonstrukcji, wznoszenia nowych konstrukcji, często drewnianych, ponieważ wydaje nam się, że wówczas te budynki były już w stanie bardzo zrujnowanym. Dzisiaj wiemy, że te kolumny otaczały tutaj porty, które odkrywamy, a odkryte również w tym roku fragmenty mozaiki podłogowej wskazują jednoznacznie, że był on również ozdobiony w niektórych partiach, aczkolwiek myślę, że ta część będzie przedmiotem badań, które planowane są na przyszły rok.